hej, hej, kochani moi, witam was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. O, tam, widzicie w rogu Spunchy? Spunchy? O, tam jest diabeł, się chowa. Dzisiaj przed nami, kochani, taka oto wielka paczucha. Paczucha z wymianą z Małgosią z kanału Megi Do It Yourself. Jeżeli Małgosi ktoś nie zna, Małgosia ma, no nie tak świeży kanał, już jakiś czas temu go założyła, natomiast ma bardzo mało subskrypcji. Gosia drapie z drapki, ale jak sama nazwa brzmi, do it yourself, robi sama różne ciekawe rzeczy, kartki, ozdoby świąteczne i inne bajery. Także Gosia zaproponowała mi wymianę, ja oczywiście z przyjemnością się zgodziłam. Umówiłyśmy się na drapeczki o wartości 35 zł. Jednak jak widzicie, ta paczka jest o wiele za duża. Myślę, że Gosia zrobiła sama jakieś ciekawe niespodzianki. Ja tylko zdjęłam tutaj dane adresowe i nożyczkami rozcięłam taśmę, żebyśmy się tu nie męczyli. Pudełeczko sobie wezmę na bok, bo niestety nie chcę na stojąco nagrywać filmu, a jak statyw wezmę całkowicie do góry, to z kolei nic nie będę widzieć siedząc. Także przesunę sobie pudełeczko na bok i będę po prostu wyjmować. Spunch tu podgląda. No, diabelskie spojrzenie. Kto tęsknił za Spunchem, to proszę bardzo, widzicie, jest, żyje, nic mu nie dolega. Okej, dobra, otwieram pudełeczko. I co my tu mamy? Słuchajcie, zobaczcie, taka piękna koperta ozdobiona serduszkami. Światło mocno szkulawe, no ale nie mam lampy tutaj teraz, w tej chwili znaczy się. Zaraz zobaczymy, co tu Gosia przygotowała. O, zobaczcie, ja się sunę, jaki piękny list, widzicie to? No coś pięknego. I czytamy, witaj Madziu, nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę z naszej wymiany zdrapkowej. Mam nadzieję, że zdrapki, które ci wysłałam, okażą się wygrane, ale gdyby jednak okazały się puste, to do paczki dołączyłam kilka dodatków, które mam nadzieję, że ci się spodobają. Ale zanim zaczniesz drapać, otwórz paczuszki w kolejności od 1 do 10. Okej, tutaj widzę od 1 do 10. Tu coś jest jakiś, o, argument do dziewiątki. Tu, że do foliowej torebki rzuciłam rzeczy na konkursy, rozdanie i live'y. Super, normalnie Gosia o wszystkim pomyślała. Także zaczniemy oczywiście, tak jak tu Gosia napisała, od jedynki na zimowe wieczory. Czy ja tu tą jedynkę znajdę, to jest pytanie, szczerze mówiąc. No, mam. Dobra, mam. Okej, słuchajcie, mam jedyneczkę. No, nie będę tu pięknie zapakowane. Przykro mi, Gosiu, że ja to muszę rozwalić. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz, ale jakoś muszę się do tego dostać. Wezmę sobie nożyczki, mam nadzieję, że nic nie potnę. Mam taką nadzieję, ale wiecie jak jest. Okej, chyba się dostałam. O matko, co tu ta Gosia wymyśliła? Dobrze, że ja to bardziej nie ciachałam, no bo zobaczcie, mam jakieś chyba czekoladki do picia. Tak, dokładnie, zobaczcie, mamy czekoladkę do picia o smaku wiśniowym. Super. Klasyczna. Bardzo lubię te czekoladki do picia. Jezu, mi tu leci. I tutaj dwie czekoladki o smaku czekoladowym i czekolady mlecznej. Super, lubię takie cuda. To zapewne jest, bo mam coś podobnego, tylko nie z żabką. Ogrzewacz do dłoni też się przyda w zimę, o ile będzie. A co tutaj mamy? Co ta Gosia tutaj włożyła? Matko i córko, tyle niespodzianek. O proszę, mamy, słuchajcie, herbatki przeróżne. O, już się tutaj dostać. Różne tu widzę, naprawdę różne, zobaczcie, herbatki. O, tu mamy drink, jakiś taki grejpfrut z limonką, nigdy nie piłam. Mam gdzieś, ale nie piłam i różne, słuchajcie, na wieczory herbatki. Super, bardzo ci, Gosiu, dziękuję, bardzo mi miło. Normalnie oszalałaś z tymi prezentami. Dwójeczka ręcznie przeze mnie wykonana. Gdzie ta dwójeczka? No. I to jest pytanie, bo ja tu nie widzę, słuchajcie, dwójki. Albo jestem ślepa, ale nie widzę, więc wydaje mi się, poczekajcie, że to, co będę trzymać... Kurde, no... Nie widzę, może to jest właśnie do dwójki, słuchajcie. Ręcznie wykonane. Albo gdzie znajdę po drodze, no ślepa jestem. Zobaczcie, jest tu bombka. Są takie te zakładeczki, ja pamiętam, bo jakieś dostałam od Gosi. Zobaczcie, bombeczka. Nufi, spaduba, piękna. Zakładeczki robione przez Gosię, piękne. I to sporo, zobaczcie. Drapaki od Lotka, naklejeczki. Widzicie, jakie cuda, takie gadżety, bajery do robienia. Ja co prawda nie mam cierpliwości, nawet czasu, ale do listów to takie gadżety się przydadzą. Na pewno, zobaczcie, spinacze i inne bajery. Tu mamy, zobaczcie, biedroneczki, o, widzę jakieś.
kuleczki do przyklejania, to jest wszystko. Taki zestaw właśnie z... O Jezu. Zestaw zrób to sam. I drapaczki, super. Bardzo Ci dziękuję, Gosiu. Przepraszam, tak szeleszczę. Coś na pewno do jakiegoś konkursu, do live'a dorzucę. Jakąś zakładeczkę zrobioną przez Ciebie. Czy coś innego. Bardzo Ci dziękuję, kochana. Co my tu mamy? 2B. 2B, tego nie widzę na liście. 2B. Taki zwierzaczek z tymi fajnymi, dużymi oczkami. Super. Bardzo Ci, kochana, dziękuję. Naprawdę niepotrzebnie tyle tych mi tu prezentów wysyłałaś. Co my tu mamy? Trójeczka. Aby Twoje życie zawsze było słodkie. Trójeczka. No wiecie co, nie, ja jestem ślepa, bo ja to nie widzę. Nie. A dobra, widzę. Mam tą trójeczkę. Może coś tu, kochana, nawaliła. Jest trójeczka spora. Oszalała go się z tymi prezentami, naprawdę, no oszalała, że się w ogóle chciało się... Słuchajcie, teraz nie wiem jak to, o może tak, o matko, zobaczcie, słodycze. Tak, Gosia wie, co ja tu lubię najbardziej, pozwolę sobie tak opróżnić. Matko jedyna, proszę, jest trójeczka. I mamy, zobaczcie, sezamki. To może sobie rozwiążę, a co tam, to i tak będzie zjedzone. O, sobie, o, zdejmiemy. I mamy, słuchajcie, o matko, przyklejone. Oj, kurczę. Teraz, zobaczcie, nie odkleję. Bo nie chcę czekolady otworzyć, bo teraz nie będę jadła. O matko, okej, udało się. Także mamy czekoladkę białą z chrupkami kakaowymi. Mamy sezamki. Super, bardzo Ci, kochana, dziękuję. O proszę, tu mamy. Oj, niepotrzebnie chyba, Gosiu, przyklejałaś. Ale jakoś damy radę. Żelki różne, słuchajcie. O. Bo tu widzicie, jest poprzyklejane taśmą. No, jakoś to ogarnę. Jakoś to ogarnę może później, żebyśmy tu nie siedzieli nie wiadomo jak długo. Tu jest też czekoladka. Czekoladka mleczna z orzeszkami. No, niestety widzicie, tak to musiałam oderwać. Ale to tylko papier, a papieru nie jemy tylko za wartość. Bardzo Ci, kochana, dziękuję za pomysłowość. O matko, jakoś to tu sobie na razie odłożę na bok. Później się tym zajmę. Czwóreczka, kiedy zrobi się nudno. Teraz szukajmy czwórki. Gdzie jest czwórka? Matko jedyna. Ja to nie ogarnę tego, ludzki. Nie ogarnę. O matko, tu mi znowu coś spada. Poczekajcie, poczekajcie, bo to naprawdę za dużo. Za dużo. O, tu jeszcze coś 2B, zobaczcie. To może najpierw to weźmiemy. Nufi, idź mi stąd, chłopie. Zobaczymy, o co tu może chodzi. Bo dwójka była, to jest 2B. Co tu, Gosia chyba coś napisała. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. O, coś tu mamy. Piękne jakieś chyba naklejeczki, tak mi się wydaje. O matko, jak tu się dobrać, kochana, do tego. Już tu otwieram szybko, szybko, szybko. Otwieram, jestem. Mamy takie piękne, słuchajcie, naklejki. Aha, instrukcja do zdrapek, zobaczcie. Napisz cokolwiek na kartce, odklej naklejkę i przyklej ją na wcześniej przygotowany tekst, szyfr, hasło, numer lub symbol. Gotowe, po zdrapaniu naklejki pokaże się ukryty tekst, szyfr, hasło, numer, symbol lub cokolwiek narysujesz. Super, ja widziałam kiedyś właśnie u Gosi. Gosia robiła na swoim kanale sama, że tak powiem, właśnie chyba to były zdrapki. Super, bardzo Ci dziękuję. Fajny bajer. Z przyjemnością przetestuję. Teraz bierzemy się za czwóreczkę. Zobaczymy, co tu w tej czwóreczce się kryje. O proszę, jak zrobi się nudno, mamy krzyżóweczki. Panoramy na wesoło. Super, uwielbiam takie cuda. Tym bardziej, że ja wiecznie jestem w rozjazdach, także mi się przyda. No teraz trochę trzeba się zastopować. Mam nadzieję, że nie na długo. Piąteczka na notatki. Teraz czwórka wodna. Gdzie to piątka? Na notatki, czyli jak myślicie, jakiś noteś podejrzewam. O Jezu, się na tutaj widzicie. Ja to wszystko rozpierdzielę. Chodź tam tutaj. O proszę, co my tu mamy? Zobaczcie, jakie cudo. Golden Ross normalnie. Ale to jest, patrzcie, jaki świetny długopis. No nie widziałam takiego. Golden Ross, czyli jak pomadka. Trochę może krzywo zamykam, bo jak widzicie, sierota. Piękny długopis, no cudo, cudo. I patrzcie, jaki super notesik z pieskami, różowy. Piękny, bardzo Ci, kochana, dziękuję. Szósteczka, coraz bliżej święta. No tak, coraz bliżej święta. Coś Ty tu, kochana, nakładała na te święta. O matko i córko. Ja Wam powiem, jeżeli chodzi o święta, nie mam parcia, nie czuję. I nie wiem, czy w ogóle będę coś organizować.
3 wybierz dla siebie, a 3 włóż do torebki z rzeczami na live konkurs i rozdania. Okej. A co my tam mamy? Jakie piękne, zobaczcie, podkładki. Piękne podkładki robione przez Gosię. Mamy taką, trochę się poprzyklejały karteczki, ale o matko, o, jest okej. Piękne, pięknie zrobione przez Gosię. Piękne podkładki. Cudo. Ja to niestety, ale jestem bez talencie, także sama bym nie zrobiła takich cudów. Także na pewno sobie wybiorę, a coś przekażę na live, czy na konkurs dorzucę. Także bardzo Ci, Gosiu, dziękuję, że pomyślałaś i o mnie, i o widzach. Piękne, naprawdę piękne, super. Masz, słuchaj, talent, naprawdę. Siódemeczka, to normalnie jest hit. O matko, no dobra, to jest siódemeczka, słuchajcie. Ja mówię naprawdę, że Gosia oszalała. Ja to za mało tych dodatków, powiem Wam, Gosi, dołożyłam, naprawdę. O, to normalnie jest hit i rzeczywiście jest hit. Patrzcie Wy na to. Ciasteczka hit i powiem Wam, o Jezu, kiedy ja jadłam, nie pamiętam. Super, bardzo Ci, Gosiu, dziękuję, bo hity uwielbiam. Zresztą czego ja nie uwielbiam? Ósemeczka, aby dom zamienił się w salon spa. Gdzie ta ósemeczka? O proszę, jest ósemeczka. Zaraz zobaczymy, co tu Gosia wymyśliła. Czy jakieś maski, czy jakieś sole, nuki. Zabieraj mi łeb od słodyczy. Już mi stąd, bo zaraz tu ja pójdę. O, już się dobieram. Okej. A, tu jeszcze próbeczki, żeby mnie wyjęła. Wypadł oczy czekolad w gazie. Co my tu mamy? Słuchajcie, zobaczcie. Mamy takie próbeczki różnych kremików. Super. Ja sobie później je wszystkie obczaję. Maska dotleniająca, kojąca, nawilżająca, o proszę, peel off, taka świecąca, bardzo lubię takie maseczki. Z Organic, tej maseczki, słuchajcie, nie miałam jeszcze, więc wypróbuję z przyjemnością. No i puder do kąpieli z Isany, które bardzo dobrze znam, bardzo Ci, kochana, dziękuję. Normalnie oszalała dziewczyna. I jeszcze coś ręcznie przeze mnie wykonanego. Dziewiąteczka. Gdzie tu była ta dziewiątka? Ja tam powiem Wam, że naprawdę się chyba zmieniuje powoli. Dziewiąteczka. Tutaj proszę bardzo, dziewiąteczka. Piękne naklejki. Tyle Gosia, powiem Wam, serducha włożyła, jak widzicie. Koniecznie zostawcie dla Gosi łapeczki. Koniecznie. Piękne kartki, wszystko piękne. Zobaczcie, o Jezu, się tu przykleja. Piękne, zobaczcie tutaj kartki z takimi ozdobami. Cudo. I tutaj, słuchajcie, zobaczcie, mamy takie oto piękne naklejki, które oczywiście się przydadzą. Tego możesz być, kochana, pewna. Tu jeszcze, słuchajcie, dwójeczka, ręcznie przeze mnie wykonana. Widzicie, no ja tak powiedziałam, czyno tutaj pomijam i tak dalej. No mam nadzieję, Gosiu, że mi wybaczysz. No ale widzicie, tak jest. O, zobaczcie, niespodzianka, zdrapka. Super. Zdrap pole gry. Znajdź serduszko i wygraj prezent. Wygrane sumują się, jeśli znajdziesz serduszko. Prezent będzie znajdował się w kolejnej paczce. No dobra. Oj, Gosia, normalnie Ty to jesteś artystka. Czyli co, no to szukamy. Znajdź czerwone serduszko albo tutaj fioletowe, tak? Wtedy będzie w następnej paczce. No dobra, zaraz zobaczymy. O, a kurczę, ale to nie chce mi się coś drapać tym moim badylem. Oj, żebym ja tu coś nie zdewastowała, powiem Wam. Zdrapa, ale to nie idzie kurka wodna drapać tak. Nie idzie tak drapać, zobaczcie, to się nie... No niestety, nie chce mi się to drapać. Nie chce mi się drapać, no nie chodziło raczej o odklejanie, ale nie mogę tego niestety zdrapać, Gosiu. Także wybacz mi, ale no kurczę, no może make-upa drapakiem, poczekajcie. Kurczę, no opornie. Niestety, no nie bardzo chcę, mam nadzieję, Gosiu, nie gniewaj się, kochana, ale nie chcę, żeby pół dnia trwał ten filmik, no nie mogę dodrapać, więc liczę na to, że było to serduszko i że w kolejnej paczce jest prezent. I tak, nie wiem, kurka, bo nawet patrzeć, także wybacz mi. Dziesiąteczka, aby w zimę ręce nie pękały, krem do rąk i paznokci z gliceryną i cytryną, glicerynowo-cytrynowy, jakoś tu, o. Odkleić sobie. Okej, poczekajcie. O matko,
Za dużo, kochana, za dużo tych prezentów mi tu wysłałaś, naprawdę. Przesadziłaś. Dobra, dajcie mi to. O matko. Żeby to jakoś zerwać. Czekajcie, już prawie. Widzicie, to nie jest tak hopsiu. Okej. Jest kremik. Czekajcie, jest kremik glicerynowo-cytrynowy, super, kremików nigdy za wiele. Co ja tu miałam jeszcze? Słuchajcie, 6A. No widzicie, ja nie widziałam, co są jakieś dodatkowe oznaczenia. Niestety. Także wybaczcie. Okej, 6A, co my tu mamy? Opatrzcie, jakie piękne kartki świąteczne. Cudo. Piękne. Ale ile tych kart, no kochana, oszalałaś, zobaczcie. Jeszcze tutaj widzę robione przez Gosię. Tutaj, no cudo, cudo. Ja co prawda nie mam komu wysyłać. Rodzicom, tak, no to wiadomo. Ale piękne, naprawdę piękne. Bardzo ci, kochana, dziękuję. Piękne kartki. No cudo, naprawdę cudo, przydadzą się. Bardzo ci dziękuję. I kartki wykonane, zobaczcie, przez Gosię. Wesołych świąt. Cudowne, piękne, naprawdę piękne. Tak jak zawsze powtarzam, jak wykonane własnoręcznie, to najpiękniejsze. Proszę bardzo, na urodziny, na święta komuś wysłać piękne. No cudo, naprawdę. Ja to nie mam ani cierpliwości, ani weny. Wszystkie sobie schowam, bo czy na święta, czy na urodziny, z przyjemnością taką kartkę wyślę. I tu dziewiąteczka. Nie trzymaj na mnie długo gorącego kubka szklanki. Lakier pod wpływem gorącego może się roztopić. A, czyli chodzi o podkładeczki, żeby na nich za długo nie trzymać gorącego kubka. Dobrze, Gosiu. Tutaj sobie oczywiście do koperty z powrotem na pamiątkę schowam. Instrukcję od Ciebie. Tu Wam jeszcze pokażę, bo to widzicie, znowu nie wyjęłam, a tu 6A. Wiecie, jak cymbał, Gosia nie napisała, że są jeszcze A, B czy tak dalej. Mamy kolejne bombeczki. Tutaj też naklejeczki. No cuda, cuda. Przydadzą się. Jak znalazł. Tu mamy jeszcze, zobaczcie, takie gadżeciki. Cudo. Tutaj zobaczcie, lizaczek. Jeden, o matko, lizaków od groma. Zobaczcie. 5 czupaczusów. Mamy świeczuszki jeszcze, kurczę. Zobaczcie, świeczuszenki, podgrzewacze. Mamy zdrapeczki. A co my tu mamy jeszcze na sam koniec? O, super, zobaczcie. To są, jeśli ja dobrze rozumiem, no, do Państwa i Miasta. Litera, Państwo, Miasto, potrawa, napój. Super, jak mam czas, to powiem Wam, uwielbiam Państwa i Miasta. Co my tu mamy? Etykiety samoprzylepne, białe naklejki. Super. Można sobie napisać coś i przykleić. Super. Bardzo Ci, Gosiaczku, dziękuję. Normalnie oszalała z tymi prezentami. Makabra. No oszalała ta Gosia. Proszę, zostawcie łapeczki w górze dla Gosi. Zobaczmy, jakie tu strapki Gosia wybrała. Tak jak mówiłam, umówiłyśmy się na 35 zł. Zobaczcie, jak pięknie jeszcze spakowane. Diabełek, misiu, krokodylek, tak? Jakiś ptasz... O Jezu, ptaszydło, że tak powiem. Piękne. Do schowania, do używania, cudo. I mamy, słuchajcie, kasino, czarna perła, rubinowa, szalone zakupy, ekstra pensja, krzyżóweczka, czarny kot i na szczęście. Ja nie będę nic teraz nadrapywać tej krzyżówce, po prostu przyspieszę sobie później. Przepraszam, łyczka kawy wzięłam, bierzemy się za drapanie, bo nie szło krócej. Na szczęście szukamy 3 identycznych symboli. A mamy diament, siódemeczkę, serducho, biedronkę i gwiazdę, czyli zdrapeczka jest pusta. Bierzemy czarnego kotka i mamy 7 zł, 200 zł, 50 zł, 7 zł, 50 zł i 10 zł, czyli też niestety zdrapeczka jest pusta. Bierzemy się teraz za tą krzyżóweczkę. No i mamy W, szukamy W, ja jestem ślepa, także proszę mi wybaczyć, poza tym nagrywam rano, przed pracą. Mamy C, no niestety nie mogę powiedzieć, kiedy film się pojawi, bo to też trzeba zmontować i tak dalej. R, także nie podam daty, mam nadzieję, że uda mi się jak najszybciej. Jeżeli coś pomijam, to wybaczcie. E. Szukamy E. O, już, Luffy się udziela. E. Kolejna literka L. No sąsiedzi się rozbijają na klatce. Więc no niestety, no nie jestem w stanie psa uciszyć, wybaczcie mi. Mamy F.
FFF. Mam nadzieję, że nic nie pomijam. Jak coś, to już proszę o wybaczenie. I w ogóle strasznie mi dziś oczy bolą. S, szukamy S. S. S, S, S. I to chyba wszystko. Kolejna to jest V. Nawet V się trafiła. Kolejna literka jest to B. B, 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 B. Kolejna literka jest to P. I to chyba wszystko. T. Parę tego T mamy. I to chyba już. Kolejna O. O, też jest sporo, ale nic nam to na razie nie daje. Kolejna literka jest to M. I to chyba wszystko. G, 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 G. K. Tutaj ułożył nam się wyraz kret. Mamy U. I to by było chyba na tyle. I D. Drugie słówko udo. Ale jeżeli nic nie pominęłam, to brakuje nam trzeciego słówka. Sprawdźmy sobie kontrolne. A, T, S, czyli drapeczka jest pusta. Bierzemy się za ekstra pensję. Wezmę inny drapak, żeby było mi wygodniej. O Jezu, to muszę grzebać, szaleścić, wybaczcie. No i szukamy takich liczb jak 30, 32, dziewiąteczka i 33. A mamy 35, ekstra pensja, 13, ósemeczka, 21, 29, 26, jedyneczka, 34 i 17, czyli drapeczka jest pusta. Szalone zakupy. Bonus pierwszy jest to kufer. W bonusie drugim mamy świnie. Wygrywające liczby 12, 36, 37 i 32. A mamy 18, trójeczka, 38, 30, 35, 21, 13, 28, 26 i szósteczka, także szalone też są puste. Bierzemy się za rubinową siódemkę, szukamy siódemki bądź rubinu, a mamy 2, 10, 42, 15, 16, 20, 31, 39, szósteczka i 30, także drapeczka jest przegrana. Bierzemy czarną perłę i szukamy tego naszyjnika z pereł. A mamy safe, pierścionek, zegarek, korona, samochód, skrzynia, portfel, samolot, walizka i gwiazda, czyli też przegrana. I ostatnia zdrapeczka, kasino. Szukamy tych żetoników. Tutaj nie mamy. Nie mamy. Również nie. Też nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma żetonków. Nie ma. Nie ma. Nie ma. I nie ma w bonusie tref. No niestety, zdrapeczki okazały się puste, ale zdrapki to tylko zdrapki. Nie przejmuj się, Gosiu. Dziękuję Ci za wszystkie te piękne prezenty, piękne kartki, piękne naprawdę cuda, podkładki, słodkości zawsze na czasie. No cuda, cuda, bardzo Ci dziękuję. Zobaczcie, no tego naprawdę jest sporo, naprawdę. Pięknie Ci dziękuję. Tutaj wszystko mi się nawet nie zmieści. Bardzo Ci dziękuję za naszą wymianę. Mam nadzieję, że drapeczki ode mnie przyniosły Ci wygrane, a dodatki sprawiły radość. Jeżeli Wam się, kochani, filmik podobał, proszę zostawcie łapeczki w górze, subskrybujcie kanał. Cały czas zapraszam do konkursu trwającego na Tipli. To by było na tyle. Trzymajcie się.